Katarzyna Cichopek w końcu wszystko potwierdziła. Choć fani od dawna się tego spodziewali, niecierpliwie czekali na komentarz ze strony aktorki. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości. Katarzyna Cichopek od kilku lat pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu może nawiązać jeszcze bliższą relację z sympatykami. Na Instagramie dzieli się najciekawszymi epizodami z życia, fotkami z ukochanym mężem, a niekiedy również z dziećmi. Choć gwiazda nie zawsze wprost mówi o niektórych rzeczach, na podstawie bacznej obserwacji fani sami dochodzą do wielu wniosków. Od jakiegoś czasu coraz żywiej poruszali pewną kwestię, czekając na reakcję samej Kasi. W końcu się doczekali. Katarzyna Cichopek potwierdziła, Kasia i Marcin poznali się w Tańcu z Gwiazdami i od razu między nimi zaiskrzyło. Szybko stali się nierozłączni, a tancerz postanowił się oświadczyć. Aktorka powiedziała tak, a nieco później oboje powiedzieli sakramentalne tak przy ołtarzu. W wrześniu tego roku minęło 12 lat, odkąd stanęli na ślubnym kobiercu. W międzyczasie doczekali się również dwóch pociech. Oboje spełniają się w pracy i w rodzicielstwie, stale działając na pełnych obrotach, a mimo to, jak wynika, z licznych relacji Kasi na Instagramie, udaje im się znaleźć chwilę tylko dla siebie. Ich małżeństwo budzi ogromne zainteresowanie mediów, przede wszystkim dlatego, że ilekroć pojawiają się gdzieś razem, zdają się tworzyć doskonałą parę. Mimo to obserwatorzy od pewnego czasu zastanawiali się, czy cała sielanka nie jest tylko na pokaz. Najwierniejsi fani z kolei zdawali się nie mieć żadnych wątpliwości, że Kasia i Marcin to po prostu perfekcyjne małżeństwo, a oni z roku na rok są w sobie coraz bardziej zakochani. W wywiadzie dla Pomponika Cichopek przyznała, że choć, jak w każdym małżeństwie, zdarzają się między nimi spory, potrafią szybko dojść do porozumienia. Aktorka nie ma wątpliwości, że to dzięki temu, że są nie tylko małżonkami, ale też przyjaciółmi. Dwa. Trzy. Przede wszystkim my się przyjaźnimy, lubimy się i swoje towarzystwo. Oczywiście zdarzają się też trudne momenty i emocje czasem biorą górę, ale my ze sobą po prostu rozmawiamy. Czasem ja mam gorsze chwile i wtedy Marcin mnie wspiera. Czasem on ma pod górkę i wtedy jest odwrotnie. Wyznajemy te same wartości. Wzięliśmy ślub po to, żeby stworzyć silną rodzinę, w której każdy może liczyć na wsparcie, mówiła dla Pomponika Katarzyna Cichopek. Źródło: Pomponik.pl.